Dzisiejszy filmik przybliży nam, jakie są objawy zapchanego katalizatora. Otóż najprawdopodobniej w pierwszej kolejności zostaniemy o tym poinformowani poprzez pojawienie się kontrolki na naszej desce rozdzielczej. Ponadto, jeżeli chodzi o komfort jazdy, zauważalna będzie osłabiona praca silnika, trudności z przyspieszeniem auta, czy też wzrost poboru paliwa. Ponadto pojawi się szarpanie. Auto bowiem będzie się dławiło, a także gasło. Może się zdarzyć także, iż w ogóle nie będzie reagowało na próby odpalenia. Zapchany katalizator i co zrobić w takim wypadku są to pytania naturalne w takiej sytuacji, a odpowiedź na nie jest tylko jedna – oddajemy do czyszczenia. Jak wiemy, katalizator bardzo często przysparza wielu kłopotów. Podzespół ten pracuje w bardzo niewdzięcznych warunkach. Do zapchania zaś dochodzi najczęściej w wyniku długotrwałej eksploatacji czy też jazdy miejskiej, która to w znacznym stopniu skraca jego żywotność. Należy również pamiętać, iż jakość paliwa, jakim zasilamy nasze auto, także będzie wpływała na kondycję naszego podzespołu. Należy, jak już wspomnieliśmy, jak najszybciej poddać nasz podzespół serwisowemu czyszczeniu. W tym miejscu zapomnijmy o przepalaniu katalizatora i wystawianiu go na nagłe skoki temperatur. Jak wiemy, jest on bardzo delikatny i możemy doprowadzić do jego poważnych uszkodzeń. Wówczas koszty naprawy znacznie przerosną te związane z samym czyszczeniem, ponieważ najprawdopodobniej i wkład będzie wymagał wymiany.